Dwa lata temu, no niecałe dwa lata temu, yy, wpadłam na ten pomysł. Później yy, rok temu byłam yy, na wakacjach z moją koleżanką yy, i chodziłyśmy sobie na takie randki, które ona... Yy, Kreowała i umawiała ze swoich tam portali randkowych, które miała w telefonie. Ja nie mam takich, więc, więc się tam za bardzo na tym nie znam. Jej wychodziły te randki świetnie, moje kończyły się po trzech minutach. Ona sama się śmiała, mówiąc, Stara, ty nie widzisz samej siebie z boku. Jak jej ty robisz miny, jak ty gadasz, jak ty gasisz tych facetów, jakby ktoś to oglądał albo to nagrał, to po prostu byłaby milionowa oglądalność. I gdy, pół zapaliła mi się lampka, i mówię, Tak, ja wykorzystam tą swoją ułomność. <grym> I totalny brak gracji, jeżeli chodzi o randkowanie. No bo ja nie umiem randkować, ja się do tego nie nadaję. Ja jestem, z, ja jestem takim zwierzęciem, które chce się złączyć w parę na całe życie. Ja nie lubię chodzić, zwiedzać, rozdawać się, tu coś sp sprawdzić, tam coś sprawdzić. Ja chcę jednego faceta, mieć go tutaj przy sercu i, i już nie sprawdzać, nie szukać. Natomiast mm, faktycznie pomyślałam sobie, że to może być ciekawy eksperyment. Jeżeli ktoś z, ob ktoś jakby z boku i inny niż ja do tej pory, bo jak pokazuję przeszłość i moje doświadczenia, dokonywałam chujno fatalnych, złych wyborów, ktoś z boku wybierze za mnie. Yy, I tak wymyśliłam projekt Królowa szuka króla. Chodziłam, chodziłam, wychodziłam, udało się e, zacząć współpracę z Polsatem, później mm, udało się znaleźć program na licencjat właśnie 12 Kroków do Miłości, zmieniłam go trochę pod swoją koncepcję właśnie takiego rozszerzonego reality show i dlatego i tak powstała Doda 12 Kroków do Miłości. A czy te Twoje takie ostatnie doświadczenia Ciebie nie zniechęciły troszeczkę do tych relacji z mężczyznami? Oczywiście, że mnie zniechęciły, ale jeżeli uczysz się jeździć na rowerze i trzy razy się przewrócisz, to znaczy, że rzucasz go w kąt? Nie, wszyscy jeżdżą na rowerze. Wiz idąc na piechotę, kiedy mijają Cię rowerzyści, myślałabyś sobie, kurczę, no szkoda, że nie spróbowałam jeszcze ten piąty, szósty raz. Tyle fajnych rzeczy mi ominęło, więc y będę próbować aż do skutku, aż w końcu złapię ten balans, tą równowagę i pojadę w tę piękną podróż życia.